Okej, powoli możemy zaczynać. Dzisiaj jest dzień, kiedy przygotowuję wieczerzę. Nie wyrobiłem się, więc przygotuję ją przy was. To jest nic nadzwyczajnego. To był kiedyś indyk, tak? I została z niego pierś. Czyli jest to pierś z indyka, nie? Muzykę ucięło? Ucięło, przepraszam. Tak? Takie proste kawałki, bez przypraw do urządzenia, które sprawi, że mięso, białko w mięsie się zetnie, jeśli dobrze rozumiem procedurę i tyle. Pana parę posiłków powinno starczyć. To jest tu retribution. Nie, no tak, nawet nie ma co targetować tego kontentu w ten sposób oczywiście. Oprócz tego, pewnie tego nie widzicie, ale... Satisfactory pojawiło się na streamie. W sumie co będzie ważniejsze, żeby to było w którym... Damy to gdzieś tu może na chwilkę. O. Czy sam będę jeść, czy robię też dla ten? Podzielimy się, część zjem ja. A to co zostanie, mam nadzieję, że jak najwięcej, bo to oficjalnie jest wszystko dla zwierzęcia. Zostanie zwierzę. O, jaką klawiaturę mam? Widać klawiaturę gdzieś tam? Widać, zasłania mi teraz ten. To jest jeszcze klawiatura od pana korsarza. Z jakimiś super cichimi przełącznikami. Zobaczę, czy ją zmienię, bo ona jest faktycznie cicha, tak? Więc wiecie, jak jest. Czy mięsem od mięsa do myszki? Nie. Mam rękę, nie wiem, czy widać teraz, widać. To jest ręka do noża i to jest ta sama ręka, którą używam do myszki. Tak, więc jest podział. Jest ręka na myszkę i narzędzia i jest ręka do mięsa. To jest podział, który być może znacie. On był strasznie rozpowszechniony w prozie pana, na podstawie gier CD Projektu od pana Andrzeja Sapkowskiego. Że mam jedną rękę, która bije jakiś tam rodzaj potworów, a druga bije te potwory, co mówią. I ten. No i w skrócie tyle. Nie? Tak, ręka czysta i brudna. Ciężko powiedzieć, żeby któraś była czysta, ale jest ręka czystsza i brudniejsza. Na Facebooku są ludzie. Nie mogę teraz wam dawać, jak coś, to ta ręka jest też do dawania serduszek. Nie widzę tam wcześniejszych, ale kilka mogę rozdać tutaj. Jedno serduszko jest rozdane, drugie, prawda? Poczuj się jak owsiak. Okej, okay. I lecimy tymczasem. Kiedy pieczenie chleba? Nie przygotowuję tego tutaj, ale w sumie musiałbym tylko. Pieczenie chleba jest problematyczne, ponieważ piecze się chleb zazwyczaj z mąki. Mąka to jest syf. Można by powiedzieć, że mąka narobiłaby mi mnóstwo smrodu. No nie, no, mąka by mi zasysiła po prostu. No, mąka ładnie pachnie, ale to przy tym wszystko jest w mące. Komputery nie do końca robią mąkę. Czy pies o pseudonimie Luna, pyta Wojtaski, jest u Chińczyka? Nie, pies tam żyje sobie w domu spokojnej starości. W sensie z dobrymi właścicielami, z moją rodziną, więc jest okej. Okay. Żyje, jeszcze. Wczoraj żyła. Dzisiaj też żyła. Że lewa ręka nieczysta. Coś w tym jest. Andrzej mówi, że się spóźnił. Tak, jak ktoś chciał zobaczyć indyka, który żył, to niestety za późno. No, ale coś z niego zostało. Liczymy, że indyk miał spoko życie. Tak, że pochodził gdzieś tam sobie po tych niebieskich pastwiskach i tak dalej. Jedna ręka do Sekiro, a druga do PUBG. Coś w tym jest, bo w Sekiro co? Nie, no też zależy, jak się gra na padzie, nie? Jak się gra na padzie, to te ręce są w miarę równoważne. Że indyk z Wuhan. To jest wszystko możliwe, że Chińczycy już hodują te zwierzęta taniej niż wychowanie ich w Polsce. Że oddałem psa. W sensie nie, on już od dawna nie jest ze mną. Luna rzadko była ze mną w ogóle. Ale się lubimy. Jak coś.
Pieczenie chleba samemu to sama przyjemność, 2 dni roboty, efekt taki ciulowy. No coś w tym jest, tak? Nie ma to jak oczywiście iść do sklepiku i kupić u jakiegoś miłego pana. No ale no, niektórzy się lubią babrać. Najgorsze, powtarzam, jest jakby wymyślić system. Tu musiał mieć specjalne naczynie, które pozwalałoby mi nie zasypić całego otoczenia. Nie wiem jak to zrobić. Czy BMI u Luny jest dalej czy cyfrowe? Indeks masy, co? Pies nie jest szczupły. Lubią go tam przekarmiać niestety. Tylko dźwięk działa, bo oparłem mięso o kabel. Ale działa, okej. Okay. Z kablu. Okej, trochę lepiej. Czy dalej kupuje bułki o Aragorna? Jezu Chryste. Nie. Ta sklepa nie istnieje już w ogóle. O Aragorna kupowałem wyłącznie... Nie, mąkę. To był paskudny przydrogi sklepik dla frajerów. Ale no cóż, potwierdzam. Nie widziałem już ich tam. Byłem tam chyba niedawno i tam teraz jest jakiś... No to była okolica centrum Krakowa, więc tam teraz wszystko wykupują pewnie bogaci ludzie. Robią coś ciekawszego niż sklepik dla frajerów. Czy wszystkie sklepiki tam są dla frajerów, ale nie aż tak bilecki jak tamten. Coś mówi, że krew? Nie, to jest indyk. Tak? Indyk jest robiony z mięsa. Mięso absolutnie nie są. Zauważywszy, że ten stream pewnie oglądają dzieci, uspokajam, tak? Indyk jest ze sklepu. To jest mięso z indyka. Nikt tutaj nie ucierpiał. Tak? Spokojnie. Refi honor. Bez obaw, że mięso brzydkie. Brzydkie, tak? Zwierzęta bez skóry, bez piórek, bez oczu i kopytek. Jak to się wszystko podczepia od zwierzątka, to przeważnie nie wygląda dobrze. Absolutnie się z tym zgadzam. Chyba, że to jest mięsko brzydkie w świecie mięsa. To nie wiem, no liczę, że ten. Tyberi pyta, czy masa jest robiona. Poniekąd tak, znaczy do tego będzie ryż i proste warzywa. Na jakim procesorze smaży to mięso? Kurde. Dobre pytanie, muszę zobaczyć co teraz jest na czasie pod tym względem. Że brzydkie jak to mięso. Dlaczego? Nie jestem specjalistą od mięsa, dla mnie jest okej, tak? Ale nie wiem, muszę porównać teraz, tak? Teraz ktoś mi dał do myślenia. Tak, indykofaktory. Czy będą schaboszczaki? Schaboszczaków nie robi się z tego zwierzątka, które tapla się w błocie? Jest na przykład przez włodarzy tego serwisu, gdzie teraz streamuje, uznawane za nieczyste? Czy to chyba zależne od regionu? Ale proszę mnie poprawić jak coś. Ile procent tego indyka to woda? Wedle legend indyki jakoś są odporne na te czary. Tak? Ale nie wiem, no wiadomo, że pewnie indyki też mogę już hakować. Czy jak uderzysz w stół... Perełka, czekaj. Tak? Spójrzcie na to. Jestem przygotowany. Ach, kurde, moment. No nic, musimy to jeszcze dopracować, ale tak. Jestem absolutnie... gotów na tego typu sztuczki. No dobrze. To moment, zaraz do was wrócę, tylko muszę przygotować teraz urządzenie, które to mięso odpowiednio podgrzeje. Więc zaraz wracam.
Myślałem, że się skończy ładnie, ale niestety nie wyszło jak w radiu. Jedziemy dalej. Słyszycie to? Że wołowinka. Nie, nie. Jakby co, to nie jest wołowina. Foil hat, tak. Ej, to słuszna uwaga. Mam dużo tej folii tutaj, jakby co. Do różnych zastosowań. Czy zakładam czapeczkę? Pies, to jest dobre pytanie. Kto to stwierdził? Decade albo Decayed, że czapka dla psa. No właśnie, pies nie lubi absolutnie żadnych elementów garderoby na sobie. Kiedy zostaje na niego założona garderoba, zmienia się w nieruchomy, jest takie ładne słowo, manekin chyba. Nie? I ten... to jest sygnał, żeby z niego zdjąć. Raz mu próbowałem zabandażować kończynę i... No, wydawało się, że ma tą kończynę z drewna, nie ruszał się wtedy w ogóle, więc... Niestety czapeczka chyba też by odpadła. Nie znosi. Czy dobrą stronę folię dałem? Ty. A to jest możliwe w przypadku zwykłej folii? Jestem teraz... Pamiętam, że była ta słynna folia... jak się chodziło w góry, żeby nie zamarznąć, jak cię ten... rozbił samolot, w którym leciałeś. I tam strona była istotna, ale... Kurde. Co tam się stało na czacie? Kurczę. O, Decade mówi, żeby zagrać... A, że... Dobra, zrozumiałem dowcip. Okay. Że błyszcząca odbija matowa przewodzi. Czekaj, czekaj. A jak jest wszędzie błyszcząca, to jest możliwe? Teraz tak, no filozofia jest taka, pokroiliśmy to. To ma bardziej sens, jakbyśmy gotowali na wodzie. Chcemy, żeby po prostu mniejsze kawałki będą bardziej równomiernie opiekane. W tym momencie... no to jedyny plus będzie taki, że będzie łatwiej je... potem pozyskać chyba. Czy mam parowar? Tak. Tak, to jest wkład do parowaru. Wziąłem go w tym momencie, żeby się nie pierdzielić tam z kilkoma rozwiązaniami. Całkiem wygodne, jak się na przykład nie ma gazu na mieszkaniu, albo lubi tą filozofię gotowania na parze. Coś w niej jest. Nie jestem specjalistą, więc powiem tylko, że u mnie działa na razie. Ktoś mówi, że dropi. Kurczę, coś zdropiło, ale na początku. Zawsze na początku dropi. Że mięso na parę, że źle? Znaczy jest kwestia... Z tymi rabinami, którzy mówią o ożywieniu, to są różne opinie spotkałem. Z chęcią posłucham czegoś tutaj mądrego. Wesoły mówi, że ktoś myśli, że jest różnica z tą folią. Pewnie jest, jak ze wszystkim, nie? Wszystko ma znaczenie. Tak? Może ta folia jest... Jak to się robiło z wodą, co zięba sprzedawał? Że miała pamięć, tak? Może folia ma pamięć. Nie? Co potrzeba do przygotowania tego posiłku? Jak wychodzi cenowo? Mięso z piersi indyka? Tak? Mięso z piersi indyka, które nie chcę teraz nakłamać ceny. Mi się wydaje, że to może być bardzo zależny lokalnie. Jak ktoś ma na przykład indyka, podejrzewam, że to będzie bardzo tanio. Tak, jak już ma indyka, bo wystarczy go zabić. Albo jakoś pozyskać mięso, żeby to bez szkody dla indyka. Tak, żeby nie było, że tylko jedyną opcją jest śmierć. No i potem potrzeba energii, którą zamienimy w ciepło. Tak, bo chcemy... Nie wiem, w jakiej temperaturze dokładnie, chcę nakłamać się to białko... No ono się chyba ścina, dlatego się robi białe, nie? To jest ten proces. Nawet nie wiem, jaką temperaturę osiąga ten cały parowar. Zapoznaj się z prawem
Boltzmana. Kurczę, nie przeczytałem, przepraszam. Boltzmann, Boltzmann, ładnie to brzmi. Czekaj, błyszczącą stronę folii aluminiowej, lepiej zatrzymać ciepło. Matowa. Czyli jest szansa, że zaoszczędzę na przykład pieniądze, tak? Bo będzie się szybciej gotowało, jak dobrą stroną folii aluminiowej dam. Jeżeli gotowanie mięsa nie ma smaku, to nie jest problem mięsa, tylko kucharza. Nie wiem, ja dużo nigdy nie przyprawiałem, tak? Więc dla mnie zawsze mięso miało smak mięsa, nie miałem z tym problemu. Ale znam ludzi, którzy bez przypraw nie tchną takiego mięsa. To jest mięso dla psa, więc on nie powinno mieć dużo przypraw. Tak? Nie będzie miało żadnych nawet, nie wiem, czy to jest ten. Podejrzewam, że do ludzi jest tak samo, że przyprawy są szkodliwe, skoro. Znaczy, no, pies ma trochę tam, no, inaczej reaguje na różne związki. Ścinanie białka to denaturacja. Jezu, ładne słowo, dziękuję. Prawo Boltzmana mówi, że każde ciało promieniuje, jeśli temperatura jest wyższa od 0 kelwinów. No okej. Okay. Warto to powtórzyć. Czy widziałem nową datę konferencji Sony? Widziałem, już niedługo, nie? Zaraz, coś się teraz będzie działo. Dzisiaj mamy Satisfactory. 11 wychodzi nowa aktualizacja do gry o walce z wirusem, czyli Phoenix Point. Coś tam mówi, że baraninka, żeby się dojść zwyczaju. Podobno, ale też rabini są, różnie mówią. Najlepszy jest właśnie indyk i takie małe, królik. Muszę zobaczyć, gdzie królika można zdobyć. Tak? Muszę wreszcie nauczyć się rozróżniać zająca od królika. To, co mają małe dzieci, to jest królik, nie? Podejrzewam. Więc jakby znaleźć małe dziecko, które już nie chce swojego królika, win-win sytuacja. Bo dużo się czyta, że ta, prawda, ktoś tam komuś się znudziła zabawka i ten, prawda? No i w tym momencie przychodzę ja. Cały w folii. Że świnka, tak, świnka morska. A czy świnka prawdziwa, są różne. Ale kolejna czapeczka. Nie wiem, to się wydaje matowe, nie? To się wydaje błyszczące. To jest prawda, są ciemna strona, jasna strona folii. Teraz tak, zastanówmy się. Zakładamy, że matowa jest, że przewodzi z matowej do błyszczącej, tak? Po co ta folia? Żeby zachować ten sos, co się wywali z tego. Że Bonkol ma świnkę morską. A ten człowiek, który jest w Wielkiej Brytanii i robi filmiki o grach, to nie ma świnki morskiej? Że nie ma różnicy. Zobaczymy. Jedną połowę naczynia, czy na właściwie jedną część naczynia, damy z folią błyszczącą na zewnątrz, drogą do środka. Z matowej do błyszczącej. No okej, okay. Czyli teraz sprawimy, że będzie jeszcze to ciepło będzie giga ciepłem. Błyszcząca do wewnątrz, zgadzamy się. Od jedzenia aluminium podobno sika się na starość. Podobno. Właśnie musimy unikać takich stwierdzeń, tak? Musimy mieć wtedy... Bo to nie jest zła intencja. Jest takie mądre powiedzenie, że z dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Tak, że można chcieć dobrze, ale wyjdzie tak sobie. Delikatnie mówiąc. Więc... Musimy mieć badania, tak? Po co ta folia? Nie można bez folii. Można, można. Ale tak, a, bardziej się wszystko syfi. Dwa, to co się z tego mięsa wydobędzie, można zutylizować. Jak pewien naród podczas II wojny, nic się nie może zmarnować, prawda? A to się przyda. No, pies mimo wszystko ten, jak się mu to skropi, chyba czasami bardziej lubi. On jest wybrednym skurczysynem, ale ten. Czy warzywka i pomidorki? Tak, nie będę podczas tej sesji robił warzyw, bo ich nie mam. Ale możemy, żeby nie było, że tutaj tylko taki wulgarny strumień, gdzie męczymy indyka, możemy połączyć też marchewki. To takie białe, co rośnie w ziemi. Seler. Nigdy tego nie lubiłem, więc nie znam. I buraki.
Tak, to ma podobno różny czas gotowania, ale podejrzewam, że to wynika z tego, że ma różne rozmiary, więc da się to mimo wszystko razem połączyć. Jak para będzie przechodzić w górę. Powinna przechodzić, ta para nie ma jak uciec. Tak? Mi się wydaje, że to jest jakiś genialny patent, że mądrzy ludzie już to ogarnęli. To nie jest tak, że para ucieknie bokiem, więc jak nie ucieknie bokiem, to jakoś się to dostanie. Ale zobaczymy. Żeby czosnku dorzucić. Czy ten czworonóg może w czosnek? Musiałbym sprawdzić. Podejrzewam, że może. Podejrzewam, że nic mu się nie stanie. Czosnek, dobra rzecz. Żeby dziurawić folię. Zobaczymy. Tam Grzegorz na Facebooku prosi, żeby pokazać, jak ja gry na kompie. Zaraz pokażę, przepraszam najmocniej. Na pewno widać trzy co najmniej, tak? Jest bardzo fajna polska gra, swoją drogą. O, rosyjskiej tragedii. Tak? To był głośny tytuł w małych kręgach, który jak wyszedł, zaginął. W sumie nie jest to niezrozumiałe, czemu zaginął. Ale może, nie wiem, aktualizują, więc może gra po tych 10 latach będzie fajna, albo kiedyś będzie fajna. Że pies ma lepiej niż jeden student. No ale student, tak mówię, powtórzmy to. Pies niestety jest w dupie. Tak? Jest skazany na człowieka, który może z nim zrobić wszystko. I tyle. To nie jest, że tak pies może sobie coś to ogarnąć. Student powinien być w stanie jakiś minimalny wpływ na swoje życie mieć, tak? Więc na tym polega dramat. Więc absolutnie, skoro już ten pies jest zależny ode mnie, niech chociaż tyle ma z życia. Że student jest mniej warty niż pies. To jest tak, to jest subiektywne. Tak? Dla jednego jest więcej warty student, na przykład pana właściciela Komarchu, a dla kogoś student jest warty mniej. Tak? Więc ten. Takie subiektywne ciekawostki. Czekaj, gentleman też zrobi mięsko do jedzenia. Nie no, ja z radością bym robił mięsko, tak? Jest taki zawód. Ja podejrzewam, że to jest fatalnie przygotowane. Prawda? Czy ludzie by chcieli takie mięsko jeść? Nie wiem, tak? Nie wiem, czy pies będzie chciał jeść, to jest najlepsze w ogóle. Tak? Nie wiem, czy czasami nie je, bo jest wybredny, czy to jest jakaś jego demonstracja, albo manifestacja, czy coś mu nie pasuje, czy jest jakiś inny powód. Czy po prostu mięso jest tym razem no źle przyrządzone, tak? To jest problemy natury komunikacyjnej są z psem. Człowiek z człowiekiem jest prościej, ale no nie zawsze. Że proszę nie szkalować psa. Jasne, przepraszam. Nie no, pies nie jest niczemu winny, jasne. Kiedy RDR2? Najgorsze, że to jest RDR2, to jest jak z tym pojęciem czasoprzestrzeni w starych sucharach o wojsku, że zaczniemy teraz i nigdy nie skończymy. To jest to, czego się boję w tym RDR. Żeby dać mu chleba. Chleb dla psa, co? To nie było kontrowersyjne? Okej, my tu sobie gadu. Tymczasem, cóż, maszyna została załadowana. Mam nawet przykrywkę. Hej. Więc ostatnie ujęcie. Uwaga. I zaraz wracam. I mówiąc zaraz wracam, mam na myśli, że umili wasz czas legalna muzyka.